Czy warto kupić ten notatnik? Books Note R. 10 powodów, dla których warto, ale też 10 powodów, dla których może trzeba by się zastanowić i spojrzeć na sprzęty konkurencyjne. O tym jest ten dzisiejszy filmik. A nazywam się Bernard Fruga. Na tym kanale opowiadam Wam o różnych gadżetach, o garnianiu świata, świata cyfrowego i tego zupełnie niecyfrowego. 10 powodów, dla których położyłbym na stole te 2000 z hakiem, żeby kupić to urządzenie. Pierwszy powód, to są takie ogólne wrażenia pisania i używania tego sprzętu. To jest bardzo dobry notatnik. O ile takim niedoścignionym póki co wzorem pisania po ekranach z wrażeniem pisania prawie że w papierze jest Remarkable i Remarkable powiedziałbym zrobiło to na szóstkę, to Onyx Books na piątkę. Bardzo dobrze. Naprawdę tutaj moim zdaniem można być zadowolonym z codziennego używania tego jako notatnika do odręcznych notatek. Ogólne wrażenia bardzo dobre. Drugi powód to wsparcie językowe. Dla języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego w konwertowaniu pisma odręcznego. Jeżeli napiszę odręczną notatkę i ją skonwertuję na pismo drukowane, to bez względu na to, czy ona jest po polsku, rosyjsku, ukraińsku czy w kilkudziesięciu innych językach, to zostanie dobrze, stosunkowo dobrze skonwertowana. I to jest też plus tego urządzenia. Trzeci argument, który tutaj wyróżnia Buxa na tle konkurencji, to jest to, że wyszukiwarka w tym tablecie odnajduje słowa wewnątrz tekstu. Czyli jeżeli mam tutaj kilkadziesiąt notatek, odręcznych notatek w języku polskim i wyszukuję według jakiegoś słowa, które odręcznie było napisane w którejkolwiek z tych notatek, to wyszukiwarka znajdzie mi ten dokument, wszystkie inne dokumenty z tym słowem. Bardzo dobra funkcja, którą, jak widzę, Konkurencja ma problem z tym, żeby to zrobić. I oczywiście wyszukiwarka działa też z językiem polskim czy z innymi językami. Czwarty powód to dostęp do zasobów sklepu Google Play. Czyli możemy tutaj poinstalować aplikacje Androidowe, które znajdujemy w sklepie Play. A dla mnie to była szczególnie ważna wiadomość, bo mogłem dzięki temu zainstalować pakiet Microsoftu. Czyli mam tutaj Outlooka, mam tutaj OneNote. Mam tutaj Worda, czyli pracując z tymi aplikacjami Microsoftowymi, mogę je tutaj mieć na Androidzie. To duża sprawa dla mnie przy takim codziennym używaniu tego e, urządzenia. Ale skoro mówimy o Wordzie, o pisaniu, no to zewnętrzna klawiatura. Można dobrze, bezproblemowo i po polsku używać tej zewnętrznej bluetoothowej klawiatury. To też ważny, to ten piąty ważny plus era. Natomiast szósty punkt jest taki ogólny. To takie doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z oprogramowaniem, z tą nakładką Book, która jest tutaj na tym urządzeniu. Bo mówiłem, że to jest Androidowy tablet, tak, ale to co tutaj widzisz, to nie jest taki typowy Android, który znamy z naszych smartfonów, tabletów. To jest system Books przygotowany przez tą firmę Onyx. Pewna nakładka na Androida, bardzo wygodna, ergonomiczna, która dla mnie osobiście sprawia duży komfort pracy. Także plus za oprogramowanie i za ciągły rozwój tego oprogramowania, który mamy na tym tablecie, czy na w ogóle tabletach serii Books. A siódmy to Space Desk. Space Desk, czyli aplikacja, to nie jest aplikacja stworzona przez producenta tego tabletu, ale aplikacja, która działa na tym tablecie, która umożliwia, że Books R jest zewnętrznym monitorem do laptopa windowsowego. Czyli możemy używać tego urządzenia jako zewnętrznego, dodatkowego wyświetlacza do naszego laptopa, co może być szczególnie cenne dla tych z was, którzy chcą czytać jakieś dokumenty czy pisać dokumenty patrząc się w e-ink, czyli w taki ekran jak na Kindlu, a nie w ten ciekokrystaliczny ekran laptopa. I to jest moim zdaniem ważny plus. Ósmy powód, dla którego zdecydowałbym się wydać pieniądze na Books R, to jest możliwość pracy z podzielonym ekranem. Czyli taki rodzaj wyświetlenia, że na przykład po lewej stronie ekranu masz dokument PDF-ie, po prawej masz kartkę z odręcznymi notatkami i notujesz to, co czytasz w PDF-ie. Przydatne i sprytne rozwiązanie. Dziewiąty powód to powód e-bookowy. To urządzenie jest w stanie wyświetlać, czy czytać, mówiąc kolokwialnie, dowolny format e-booka. Praktycznie każdy format e-booka, o którym pomyślałem, jestem w stanie tutaj odczytać. Mobi, oczywiście, EPUB, tak, no, PDF, tak, Legimi można podłączyć, Kindle, tak, można zainstalować. Praktycznie wszelkie e-booki można na tym czytać. Bardzo uniwersalne urządzenie z tego punktu widzenia. No i skoro mówimy o czytaniu e-booków, to są wśród nas nocne marki, osoby, które robią w łóżku w nocy czytać, to dziesiąty powód. To jest urządzenie podświetlane. Czyli ci z Was, którzy mówią, ale ja chcę mieć urządzenie, które mogę notować, ale też mogę sobie czytać, ale w nocy to tak, jest tu podświetlenie. I to były te 10 powodów, dla których mogę powiedzieć, warto zastanowić się na tym, czy Books, czy Books Note R, to przypadkiem nie jest notes, którego potrzebujesz. Ale powiedziałem, podam wam 10 powodów, dla których. Warto to kupić, ale też wskażę na 10 powodów, które mogą was zniechęcić i które mogą was skłonić, żeby spojrzeć na rozwiązania konkurentów. 10 powodów, 10 można powiedzieć marzeń, które bym miał, gdybym miał do czynienia z idealnym urządzeniem. Pierwsze z tych marzeń to jest kwestia rysika. Chciałbym, żeby z tym sprzętem przyszedł dużo lepszy rysik. Ten, który mam w ręce, to jest ten, którego używam, bo dokupiłem go, to jest Norris Digital, bo nie byłem w stanie znieść pracy z oryginalnym rysikiem, który przyszedł z tym tabletem. Po prostu ten oryginalny rysik dla mnie był zbyt twardy, zbyt taki, można powiedzieć, tani, jak na urządzenie tej klasy. Także tutaj jest to mankament, mankament, który oczywiście, jak widzisz, da się rozwiązać, bo można po prostu dokupić rysik. Drugi mankament, to już taki, można powiedzieć, funkcjonalny, ale, ale warto o nim wspomnieć, to jest umiejscowienie... Wtyczki czy gniazdka do wtyczki do ładowania oraz przycisku do włączenia. To jest niefortunnie umieszczane w takim miejscu, że gdy umieszczam ten tablet czy w etui, czy w klawiaturze zewnętrznej, to po prostu te gniazdka są trudno dostępne. Także tutaj to, to umiejscowienie tych, tych gniazd i tych przełączników wydaje mi się niefortunne. Trzeci mankament, czy trzecie marzenie, które mam, to takie, żeby było mniej błędów w rozpoznawaniu tekstów, konwersji. Mówiłem w plusach, że to urządzenie rozpoznaje to, co jest pisane w języku polskim, też w innych językach, w rosyjskim, w ukraińskim. Natomiast zdarza się, że te tłumaczenia są pomylone. W sensie to rozpoznawanie pisma e, odręcznego. Słowo jest na przykład dobrze rozpoznane, gdzieś na karce w inne miejsce wchodzi. Gdzieś ten ocerowy z tym rozpoznawania nie jest doskonały, aż by się marzyło, że był bardziej dopracowany. Czwarty powód to jest kwestia filtra zabezpieczającego na ekran. Tutaj dostaliśmy w pudełku filtr, ja go nakleiłem. Ten filtr sprawia, że pisanie po ekranie jest przyjemniejsze niż na tym szklanym gołym ekranie. Natomiast ten filtr moim zdaniem nie jest wysokiej jakości. Nie było instrukcji, jak go umieszczać, nie było tych dodatków związanych z tym, że np. usuwać gdzieś tam pyłki spod filtra. Koniec końców skończyło się na tym, że po naklejeniu tego filtra jakieś są bańki między filtrem a ekranem. Pewno, gdybym to urządzenie zatrzymał, to bym kupił sobie jakiś inny komercyjny filtr, bo widziałem u innych użytkowników zachęty po testach filtrów, rozmaitych firm, że są na rynku filtry, które można tutaj naklejki filtrujące nakleić, które są dużo lepsze od tych oryginalnych, także tutaj mankamentem jest to, że, że ta naklejka filtrująca, która przez to urządzenie moim zdaniem, ona nie dorasta do standardu tego urządzenia, tak powiem takimi słowami, tak. Kolejna sprawa, to jest tłumaczenie interfejsu. Co mam na myśli? Otóż y, mamy tutaj komendy, ekran, wszystkie Opisy są po polsku, czyli użytkownik, który nie zna języków obcych może użyć po polsku, i wydaje mi się, że trochę niestarannie. Znaczy, masz na przykład 90% tekstu jakiś komend wyjaśnień po polsku i nagle coś pada po angielsku. Albo niektóre słowa po polsku są dziwnie przetłumaczone. Także odnoszę wrażenie, że producent mógłby się lepiej przyłożyć do tego, żeby polska wersja językowa była po prostu przyjemniejsza do używania przez polskich użytkowników. Inny mankament, szósty już mankament. To jest kwestia synchronizacji tych plików z chmurą. Tu jest synchronizacja. Tu można synchronizować z chmurą firmy Onyx, czyli chińskiego producenta tego urządzenia. Tu można podłączyć synchronizację do OneDrive'a czy synchronizację do Dropboxa, ale odnoszę wrażenie, że te synchronizacje są dużo słabsze niż w innych urządzeniach, które testowałem. I znowu ten mankament można pokonać, instalując aplikacje. Zewnętrznych firm, które zrobią dla nas synchronizację. Ale chciałoby się, żeby już po wyjęciu z pudełka to urządzenie miało po prostu synchronizację dobrze dopracowaną. Siódmy mankament. No, może tylko. Moje takie życzenie, może to dla Was nie będzie miało znaczenia, ale ja bym chciał, żeby tutaj było gniazdko do słuchawek, takie 3,5 mm, żebym sobie mógł założyć słuchawki, jak piszę albo czytam, to żeby sobie puścić jakąś muzykę klasyczną i się odciąć od otoczenia. Tutaj nie ma gniazdka słuchawkowego, natomiast jest tutaj gniazdko USB-C, gdzie przejściówko można słuchawki podłączyć. Natomiast moim zdaniem warto, żeby tutaj po prostu był normalny, stary, dobry jack słuchawkowy. To jest taki mankament, który, który mi przeszkadza. Następna sprawa, ósma, to taka zupełnie estetyczna. Ja lubię ładne, dobrze wyglądające sprzęty biurowe i życzyłbym sobie eleganckiego, skórzanego etui, okładki dla tego tabletu. Nie znalazłem niczego takiego, ani produkowanego przez tego producenta, ani innych akcesoriów. Jest etui, które można dokupić, ale moim zdaniem ustępuje od strony estetycznej temu, na przykład, jakie mamy ładne skórzane etui w Remarkable. Także tutaj to na liście życzeń byłoby porządne wykończenie od strony etui, no bo skoro jest to notatnik biznesowy, mam go używać na poważnych, formalnych spotkaniach. Chciałbym, żeby tutaj ta strona, ta szata estetyczna była na wysokim poziomie. Co jeszcze? No, dziewiąty, Pomysł, czy dziewiąty, taki punkt rozwojowy, to ja bym sobie życzył, żeby tutaj było więcej pamięci wewnętrznej. Żebym mógł tutaj więcej dokumentów, więcej PDF-ów zgromadzić. Póki co po tygodniu używania, ja tutaj nie widzę, że im pamięci brakowało, ale dość szybko to pamięć się wypełnia. Moim zdaniem, cenne było, żeby tego typu urządzenie miało więcej tej wewnętrznej pamięci, skoro jest to urządzenie multimedialne, gdzie możemy instalować różne aplikacje, możemy wrzucać dokumenty. Chciałbym, żeby tej pamięci na dysku było więcej, ale i też RAMu tego androidowego, bo tutaj mamy 3 GB RAMu. Android 10 to sobie świetnie radzi, ale myślę, że z czasem prosiłoby się, żeby było tego trochę więcej. No, i ostatnie życzenie, ostatni taki punkt rozwojowy, można by powiedzieć, taka delta między idealnym urządzeniem, a tym, które mamy, no to jest kwestia zabezpieczenia danych. Tutaj brakuje mi i czytnika linii papilarnych. Za jedynym zabezpieczeniem, które mogę zrobić, to jest po prostu PIN, który mogę umieścić na ekran. Jakaś kwestia szyfrowania tych danych, kwestia bezpieczeństwa, rozumienia lepszego, na ile te serwery są zabezpieczone. Tutaj gdzieś mam takie poczucie, że. Yy, gdzieś w obszarze bezpieczeństwa, czy poczucia mojego jako użytkownika bezpieczeństwa tych danych można by coś zrobić. Nie, że mi się czuł szczególnie niebezpiecznie yy, z BUX-R, ale tak jak mówię, widziałem rozwiązania w urządzeniach mobilnych, które gdzieś tam da dają mi większe poczucie bezpieczeństwa moich danych, na wypadek gdyby to urządzenie mi zginęło, czy zostało skradzione. Także to te 10 punktów, tych 10 można powiedzieć lampę, które mogłyby się zapalić z pytaniem, czy na pewno warto kupić BUX-R. I to tyle. Mam nadzieję, że tym spojrzeniem, tą recenzją, tym wskazaniem 10 punktów, dla których warto sięgnąć po Buxer i 10 punktów, które mogły być wątpliwościami, ułatwiłem Ci albo decyzję zakupową, albo zaspokoiłem Twoją ciekawość. Mam nadzieję, że ten materiał był przydatny. Jeżeli tak, to zachęcam Cię do polubienia tego filmu i też subskrypcji kanału. Pogodnie pozdrawiam.